Cześć, witam Was wszyscy piloci War Thundera. Zapraszam na filmik wprowadzeniowy do nowej serii, jaką organizuję na swoim kanale, a mianowicie samoloty War Thundera od A do Z. I dzisiaj tylko szybko wyjaśnię, jak zamierzam robić tą serię oraz pokazać Wam, jak wyglądają moje drzewka na chwilę obecną. Nie mam jeszcze wszystkich samolotów, ale mam ich już dosyć sporo. To jest duma, perełka w mojej kolekcji CL-13, który kosztował mnie wiele trudu, pot, łez, krwi i kasy. No ale dobra, zacznijmy może od lewej strony, od znienawidzonej przez wszystkich Ameryki. Okej, tak wygląda moje na chwilę obecną stan posiadania w Ameryce. No to tutaj widzicie tak kilku tylko dosłownie samolotów mi brakuje, to wyekspienie jest kwestią paru dni, tam jak się zawezmę. W innych nacjach to wygląda podobnie, trochę lepiej, trochę gorzej, no nieważne. W każdym razie, jak zamierzam robić tą serię? Miałem kilka pomysłów, że każda nacja po kolei, tam od rezerw, każdą nację po kolei, tak stopniowo przechodzić na coraz wyższe ery, albo jedną nację do pełna, później drugą, ale uznałem, że to wszystko ma jakieś... mi się nie podoba i wpadłem na coś innego, a mianowicie będę po prostu robił drzewko od samego początku, od pierwszej ery do końca. No tu oczywiście nie będę akurat od Amerykanów zaczynał. Zacznę sobie od Niemców. Nie wiem czemu kliknąłem ZSRR. O, bo na Niemcach mam drzewko, które akurat zacznę. O, i pociągnę jako pierwsze drzewko do CL-13 albo do MIGA. No jeszcze zobaczymy. I po prostu każdy samolot po kolei, no tu... tutaj w zależności, czyli jeżeli będą jakieś duże różnice pomiędzy samolotami, no to zrobię dwa jakby osobne filmiki o każdym. Ale jeśli będzie to taka kosmetyka, jak na przykład w przypadku BF-a F4, to myślę, że jeden wystarczy w zupełności. Zresztą wyjaśniłem już, jak to będę robił. Możecie w komentarzach pisać, czy chcecie na przykład trzy osobne filmiki z Heńka 112, czy jednak wolicie mieć tylko jeden. Dobrze. I myślę, że wszystko jest jasne. Ja tam pokazałem, jak wygląda drzewko u Amerykanów. Tu jest, jak wygląda u Niemców. Niemców praktycznie wszystko. I teraz przechodzimy do ZSRR. Tutaj to wygląda tak. Linia Jaków, ale to też jest słownie chwila. IU-28 to mi może akurat trochę zająć, ale czego się nie robi dla publiki. Tak to wygląda sprawa u Brytyjczyków. I jeszcze została moja ulubiona Japonia, ale od niej na pewno nie będę zaczynał. Ale może być druga w kolejce, jak chcecie. A myślę, że najlepszym takim optymalnym startem będzie właśnie niemiecka linia BF-ów prowadząca do Me-262 i CL-13. Dobrze, dziękuję Wam, do usłyszenia już wkrótce na pierwszym filmiku z Heńka 51. Na razie, trzymajcie się, cześć.